Cześć! Witajcie na kanale Megadyskot.pl. Ze mną jest dzisiaj Paweł, jedyny odważny, bo słuchajcie, reszta jakoś nie miała tyle odwagi, aby wziąć udział w dzisiejszym odcinku. Powiem wam, że mi też jest na razie wesoło, ale to się podejrzewam za chwilę zmieni, bo widzicie, co to dzisiaj na nas czeka. Jest to prawdziwy, nawiedzony Mystery Box. Nie wiem, czy kojarzycie taką serię Haunted Mystery Box. Jeżeli tak, to na pewno wiecie, że je się powinno otwierać o 3 nad ranem. No, my nie byliśmy trochę gotowi, żeby tak w środku nocy to otworzyć. Za bardzo się chyba boimy, więc po prostu otworzymy go za dnia, bo i tak jestem pewna, że będzie tam mnóstwo strasznych rzeczy. Powiem wam, że ta paczka czekała na nas już przed drzwiami, kiedy tylko przyszliśmy. I zobaczcie tu! Tu jest prawdziwa czaszka! Zobaczcie, wygląda, powiem wam, po prostu super strasznie. Ja się już zaczynam martwić, co my tam znajdziemy. Zobaczcie, co jest jeszcze z tyłu napisane. Horror, więc podejrzewam, że będą tu rzeczy, jak są prosto ze horroru. Więc jeśli, słuchajcie, lubicie tą serię Mystery Box, to od razu zostawiajcie kciuki w górę, a my otwieramy tą paczkę. Zobaczymy, co tam na nas czeka. No dobra, kochani, słuchajcie. Zdaje się, że otwierać trzeba tędy, bo tu widzę, jest taki ślad. Słuchajcie, będę musiała przeciąć tą czachę. W ogóle trochę się boję, bo tam może być dosłownie wszystko. No to uwaga, tniemy. Ojejka, chyba mi się udało, słuchajcie. Przekroić tu kawałek, prawie. Paweł, pomożesz mi? Zobaczcie, ostrożnie tylko, bo powiem wam, że to jest naprawdę ta paczka, jak na moje, jest po prostu trochę niebezpieczna, zwłaszcza, że tak wygląda. Prawie mamy. Jeszcze z tamtej strony. Czekaj, natniemy chyba, co? Jejku, już widzicie, już jest problem, żeby ją otworzyć, więc ja nie wiem, co tam będzie w środku. Tu jakieś czarne, co tu jest? Słuchajcie, listy są w środku. I taśma? Ojejku. I jakieś włosy. Włosy wyciągnąłeś? No dobra, Paweł, to co? Paweł, słuchajcie, znalazłem włosy. Ja reaguję śmiechem na strach. Ale to jest wcale. Pokaż, jest list, no. Jest list, słuchajcie. Jezu, to jest jakaś historia. 6-letnia Maja dostała tą lalkę na swoje urodziny. Bawiła się nią całą noc. Gdy się rano obudziła, z oczu płynęła jej krew. Paweł, nie ciesz się! Ty jesteś dziwny, Paweł. Czemu się cieszysz? To jest straszne! Straszne! Ja nie wiem, czy ja chcę spojrzeć w ogóle w oczy tej lalki, bo ja nie chcę, żeby mi z oczu jutro płynęła krew, nie? Naprawdę, to jest jakaś w ogóle masakra. Ale ty już wyciągnąłeś te włosy? Ale już były tak zrobione. No ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł ogólnie, nie? Żeby to otwierać. Gdybym to otwierała w nocy, to ja bym chyba w ogóle nie wytrzymała ze strachu. No pokaż. Buty są. Buty? Ja nie chcę dotykać tej lalki. Ode mnie jestem z daleka. Tylko ją pokaż. Co ona tam ma? Jezu! Ona ma jakieś... Otwieraj to. Ja nie chcę tego otwierać. Ona ma tu jakieś dziwne znaki. Tak jak wiecie, co w horrorach są takie znaki. Patrzcie. Patrzcie na to. Ja nie, naprawdę ja nie chcę tego dotykać, Paweł. Weź ty to otwórz. Nie. Ja tylko zdejmę tą folię, ale ja nie dotknę tej lalki na 100%. Ona jest jakaś naznaczona. Fuj. Ona nie ma głowy! Ma włosy zamiast głowy! Obrzydliwa jest! Kto się tym ba... O matko! Zobaczcie, co było w środku. Ta lalka po prostu jest straszna. Ja nie wiem, jak się ktoś tym może bawić. Ja tego w ogóle nie dotykam, słuchajcie, bo to jest po prostu... Widzicie te oczy w ogóle? Patrzcie, jakie ona ma oczy po prostu. Przekreślone całe w ogóle. Jak ta dziewczynka ma!
Ta mała dziewczynka, która dostała tą lalkę na urodziny, jej płynęła krew z oczu, więc to pewnie przez tą lalkę. W ogóle jak można dać komuś taką lalkę na urodziny? Dobra, Paweł, ale teraz weź coś innego, nie? Bo gdybym ja tą lalkę odpakowała w nocy, ty, ja bym nie usnęła już takie na 100%. Takie coś. A na co nie ma listy? Poczekaj, to jest z tym. To są kości. Ja już widzę po liście, że to są kości. Jest. Te kości wykopano na cmentarzu w 1870 roku. Pafu! Palono wtedy czarownicę! Palono wtedy czarownicę na stosie. Jeśli uzbierasz cały szkielet, jedna z nich wróci! O Boże, to są prawdziwe kości! Ktoś jest nienormalny. Kto w ogóle wykopuje takie rzeczy z cmentarza? O Boże, dobra. Ja się już boję, nie? Przed chwilą była lalka. Chyba, że to ściema jest. Może to jest ściema, Paweł. Może tak naprawdę nic nie ma. Mówię ci. Może rzeczywiście to jest po prostu ściema. Mówię ci. Wiesz? Patrz. To jest, słuchajcie, prawdziwa jakaś ręka. To, że od czarownicy, to ja nie wiem, nie? Naprawdę, tak było na tym liście napisane. Ale tu jeszcze mamy coś do pamfletu, co było. Chyba wielcy pamfletu. To czaszka jest! Fuj! Fuj! Nie dosyć, że na początek mamy lalkę. Lalkę jakąś w ogóle zakrwawioną, nie wiadomo co, to tu jest jeszcze czaszka po prostu. Wygląda strasznie. Mam nadzieję, że nie mamy więcej tutaj tego szkieletu, bo ja nie chcę, żeby tu ktoś wracał. A już tym bardziej nie w nocy, na 100% w ogóle, więc nie. Słuchajcie, ja myślę, że potrzebujemy chyba chwilę przerwy, zanim otworzymy następną rzecz, bo nie wiem, co tam będzie. Dobra, słuchajcie, zrobiliśmy sobie chwilę przerwy, bo widzicie, mieliśmy tutaj tą lalkę. Ja w ogóle naprawdę nie chcę jej dotykać. My ją tylko tak przesunęliśmy tą folią kawałek dalej. Zabierz to, Paweł, ode mnie, ja nie chcę tej lalki, to nie jest już zabawne, nie? To było śmieszne chwilę temu, już teraz nie jest. Ja myślę, że czas po prostu wyjąć coś innego, słuchajcie. O! O, to jest tu mamy takie folii. To jest pieniądz. To jest pieniądz, no? Co tam jest za... Słuchajcie, to jest pieniądz, też jest z listem. Oj, ja go chyba nie... O nie, otworzyłam. Ja widzę. Pieniądz to jeszcze nie straszne. Słuchajcie, ale zobaczcie. Może coś też nie... Jest pieniądz. Pięcioletni Kacper za te pieniądze kupił wykrywacz duchów. O, fajne. Po wyjściu z domu nigdy nie został odnaleziony. Ja nie chcę tych pieniędzy. Wystarczy, Boże, ta lalka, fu. Dobra, weźmy może coś innego po prostu, co? Dziesięć. No bo widzę, że ciebie w ogóle to nie rusza, czy ty nie rozumiesz? Ale robaki. Ktoś dostał mnie, fu! Robaki jeszcze są w środku. Tego ja nie otwieram, nie chcę tego, fu! Fu! Weź ty, Paweł, zabieraj je. Weź robaki. Ja nie chcę. Zabieraj to. Fuj, fuj, robaki. Ej, one się nie... To sztuczne są! To sztuczny robak, ty! Ja myślałam, że to jest prawdziwe, patrzcie! Ale też jest dopisek. Ale pieniądze? Uwaga! Robaków nie chcę dotykać, wyjmę tylko list. List już musi być straszny. Te dwa karaluchy zostały znalezione w pokojach zaginionych chłopców. Pokoje te zostały opętane i tylko karaluchy mają mają odwagę w nich być, żeby to rozumiecie, w opętanym jakimś miejscu. To, słuchajcie, to zaraz idzie do śmietnika, to już nie będzie tutaj leżało. Wyrzucamy to. No dobra, słuchajcie, to nie było aż tak straszne. Najstraszniejsza była ta lalka chyba ogólnie. Cała reszta to jeszcze. Ja nie dotykam tych rzeczy w ogóle, nie chcę tego dotykać. Powiem wam, że szkoda, że nie mamy rękawiczek, nie? Bo to... Nie, weź tą lalkę, busz! Paweł, zwariowałeś? Nie rób tak. Ja nie chcę, serio nie chcę, żeby to mnie dotykało, nie? Dobra, weź po prostu następną rzecz i miejmy już to za sobą. Wylosuj coś z tej paczki. Oko. Fuuu, to jest obrzydliwe. To jest obrzydliwe. Czyjeś oko tam jest w środku. I list, przeczytaj list. Albo nie, ja nie chcę oka, to mi daj list, ja przeczytam list. Uj, to obrzydliwe. Same takie rzeczy. Powiem wam, że jeżeli macie propozycję, żeby zamawiać takiego mystery boxa, nie zamawiajcie, bo po prostu straszne tu są rzeczy.
Tajemnicze oko znalezione w lesie? Nie wiadomo, czy jest ludzkie, czy należy do zwierzęcia. Fuj! Legenda głosi, że jest to oko cyklopa? Fu! Słuchajcie, tutaj te prezenty robią się coraz gorsze. Ja już nie wiem, co sądzić o tej paczce, bo każda historia jest po prostu coraz gorsza. Jedna jest gorsza po prostu od drugiej. Coś jeszcze wyjmujemy teraz? Czy robimy przerwę? Zabierz to! Boże, Paweł! No dobra, słuchajcie, teraz ja coś wyjmę, zobaczmy. To mam jakąś kopertę w ogóle, też z listem. Wszystko jest, słuchajcie, tak zamknięte szczelnie. Już przedstawię trochę. To zdjęcie, tu jest zdjęcie w środku? Tu ja nie patrzę. Czekaj. To zdjęcie zostało zrobione, gdy grupa przyjaciół pojechała na wycieczkę. Dwóch z nich wyszło w nocy do lasu. Nigdy nie wrócili. To zdjęcie jednego z chłopców, o Boże, będziemy zaraz świadkami, słuchajcie. Ja nie wiem, czy ja chcę otworzyć to zdjęcie, bo to jednak już wiecie, to są jakieś nawiedzone rzeczy, to jest dziwne, że ktoś wychodzi. Kto w ogóle wychodzi w nocy do lasu? Mam nadzieję, że tam nie ma nic więcej oprócz zdjęcia. Bo ja nie pamiętam, patrzę, to jest zdjęcie. O Boże, to ten chłopiec. On tu jest, rzeczywiście jest zdjęcie, patrzcie. Biegnie gdzieś z lasu. Nie wiadomo, czy on w ogóle wrócił stamtąd. Prawdopodobnie nie wrócił. Zobaczymy. Jeden, co? Nie. Nigdy nie wrócili. I to jest jeden z tych, więc to jest jeden z tych, którzy nigdy nie wrócili. O Boże. Straszne, słuchajcie. Straszne. Dobra, słuchajcie, zostało nam już niewiele tych rzeczy. Powiem wam, że robi się tak trochę dziwnie już, bo ja nie wiem, czego się tu spodziewać. Wezmę, słuchajcie, może to. To pudełko. O, to pudełko jest. Krąży od domu do domu. Jeśli trafiło do ciebie, to twoja kolej. To ja już tego nie chcę. Masz Paweł. Nie, nie. Zobacz, co jest w środku i włóż to samo! Ty to otwieraj, ja tego nie otworzę. Ja nie. Ja też nie, ja nie chcę, bo ja nie wiem, co tam jest w środku. Ja też nie. A nie chcę wrzucać tego samego. Dalej, Paweł, ty jesteś chłopakiem, otwieraj. Nie. Otwieraj. Nie, nie do mnie z tym. Serio, ja mogę ci zdjąć list. Nie, nie, nie. Dobra. Twoja kolej. Ja nie wiem wtedy, czego się tu spodziewać, co tu jest w ogóle. Jest pudełko, słuchajcie, czuję, że jest pudełko. Ja mam nadzieję, że tam nie ma, nie wiem, zdechłego szczura. Albo. Co to jest? Co? Z apteczki coś? Co to jest w ogóle? Części z apteczki. O Boże, tu jest palec! Tu jest palec! Pójście. Był palec w środku, palec w środku. Ja się przeraziłam po prostu, serio, ja myślałam po prostu, że naprawdę, że ktoś sobie przed chwilą odciął palec i go tu włożył. To tak wyglądało. Po prostu masakra. Ja nie wiem, kto wymyślił taką w ogóle legendę, żeby wymieniać swój palec, miałabym uciąć i tam włożyć? Nigdy w życiu. Dobra, słuchajcie, już się zbliżamy do końca. Myślę, że ta tragedia największa już jest za nami, ale zobaczmy, to Paweł, weź teraz ty coś. Ja otworzyłam tamtą straszną paczkę, w ogóle to pudełko. Jest jakaś karta do gry. Joker! To nie tak źle, chyba już Jokera wylosowałeś. Ale jest coś napisane. Jest list, pokaż. Dobra, ja wyjmij kartę, zobaczę, tam nic nie ma, bo może coś... Albo nie wiem, nie dotykaj, może to są jakieś zaczarowane... Nie dotykaj tej karty lepiej. Ale no. Nie dotykaj tego, nie, bo wiesz co, nie. Karty to już jest w ogóle czarna magia, słuchajcie. Tymi kartami grała babcia z wnuczką. Gdy dziewczynka nie chciała już dłużej grać, babcia uderzyła ręką o stół. No to w sumie nic dziwnego. I świeczka spadła na podłogę. Spłonął cały dom, widzisz? Mówiłam, Paweł, że te karty to jest jakaś czarna magia. W ogóle do kart się lepiej nie zbliżajmy, bo ja tam, nie wiem, różne rzeczy się z tym dzieją. Niektórzy ludzie nawet czarują z tego, więc ja już tego nie dotykam, jeżeli z tego może spłonąć dom nawet. Dobra, została ale ostatnia paczka. Ale nie spaliła się od karty, tylko od świeczki. Ale grali w karty. Tak. Tu też jest siwy czarodziej. Ja tego nie chcę, ty to otwórz, siwy czarodziej. Nie. Ja już przeczytałam początek, jest coś o siwym czarodzieju, to też jest magia. Otwieraj dalej. Nie, dalej, Paweł. Ja przeczytam, otwierasz. Siwy czarodziej, był on wykorzystywany do czarnej magii.
został znaleziony w opuszczonej chacie starej czarownicy. To ja tego nie otwieram już. Nie otwieramy tego. Dobra, słuchajcie, to jest ostatnia rzecz, która była w środku. I najpierw stwierdziliśmy, że nie otwieramy, ale poleżało to chwilę i stwierdziliśmy, że otworzymy, bo to tak, nie wiem, to pecha chyba przynosi, wiecie, otworzyliśmy wszystko i jedno by zostało, nie wiem, lepiej po prostu wziąć, po prostu wyrzucimy to wszystko, bo ja nie wiem, nie chcę mieć takich rzeczy w ogóle w pobliżu. Paweł się zasłonił, słuchajcie, to już jest straszne, tylko śmieszne po prostu, to jakaś tragedia jest. Paweł, nie martw się, to chyba nie działa już teraz, wiesz, to zabawka jest na pewno, mówię ci. Ale jak zawinięte. A to takie małe jest? Czekajcie, coś się nie... W poprzednich rzeczach, więc już się tego też boję. Mi się wydaje, że to będzie ściema, słuchajcie. Naprawdę. Nie, to nie jest ściema! A co to jest? Ja wiem, co to jest! To są laleczki! Laleczki voodoo! O nie! To jest naprawdę czarodziej, Paweł. Nie, nie patrzę, wiem, co to jest. Patrzcie na to! To jest serio czarodziej! Zobacz, Paweł. Nie, nie. Może działa! Nie, nie, nie! Możliwe, że działa, słuchajcie. Nie! Naprawdę? Nie, nie, nie. My nie bez powodu w ogóle nie jakoś tak, wiecie, nie dotykamy jak nie trzeba tych rzeczy. Ja dotknęłam tylko tą laleczkę voodoo, ale no nie wiem, mam nadzieję, że nic mi się nie stanie potem, raczej nie, dobra. Po prostu wszystko było tutaj dziwne, to byłoby takie pierwsze określenie, że dziwne. Jeżeli chodzi o straszne, to najstraszniejszy był początek. Początek tych wszystkich, nie wiem, prezentów, niespodzianek, ja nie wiem jak to nazwać nawet. W ogóle ta lalka to była najstraszniejsza i ona w pierwszej kolejności w ogóle pójdzie do śmietnika za chwilę. Wywieziemy, albo może nie wiem, może lepiej to spalić, co? Ja nie wiem, zostałam. Może lepiej to spalić po prostu. Bo ja nie wiem, czy to jest serio jakiś po prostu taki głupi żart, czy to jest po prostu, wiecie, serio, chociaż trochę prawdy w tym jest. Nie mam pojęcia, więc może rzeczywiście to trzeba spalić. W każdym bądź razie na pewno to tutaj nie zostanie. Wszystko wyląduje gdzieś hen z dala od nas. No dobra, kochani, w tym odcinku podjęliśmy się wyzwania i zamówiliśmy nawiedzony Mystery Box. Powiem Wam, że w środku no było różnie, sami widzieliście. Zdecydujcie sami, wpiszcie w komentarzach, co według Was jest najstraszniejsze. Dla Ciebie, Paweł, co było najstraszniejsze? To. Ta lalka, mi się też wydaje, ona jest najbardziej podejrzana. I to, fu, to też było straszne. W ogóle tutaj wszystko było dziwne i straszne i przerażające. Słuchajcie, jeżeli odcinek Wam się spodobał i tak, zostawiajcie kciuki w górę. Pamiętajcie o komentarzach, o subskrypcji. No i tyle. Do zobaczenia. Pa!